Hej, z tej strony Bachus, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Online. Tym razem odcinek z prób czasowych, dawno nie było, ale w końcu jest powrót, nie bez powodu. Jest premia razy dwa na próbę czasową, albo jedną, albo dwie. Już po tytule wiecie w sumie, czy tam jest 300, czy tam 400 jest. Właśnie. Tytule, czy tam miniaturce, nieważne. Ważne jest to, że właśnie pokażę wam, jak ją zrobić. Zaczniemy sobie od próby, która jest dla zwykłych pojazdów. I tutaj ona jest dosyć specyficzna, ponieważ musimy dojechać do tego oto miejsca. I jest opcja, żeby walnąć sobie skróta tędy, ale on jest ryzykowny, więc zobaczymy najpierw, czy da się tą próbę walnąć bez skróta. Będę korzystał z Hakuchu Drag, ale tą próbę możecie zrobić za pomocą Bati, możecie skorzystać z Shotaro. Raczej trzymajcie się bliżej tych motocykli, powiedzmy. Bliżej motocykli? Po prostu, motocykle są zajebiste, pojazdy zwykłe, samochody do tej próby się kompletnie nie nadają. Więc dobra, próbę sobie zaznaczyłem, więc teraz ją anuluję przez akcję. No i spróbujmy. Zobaczymy, jaki pójdzie. Korzystam z Hakuchu Drag, ponieważ chcę przekonać się do tego pojazdu. Więc 3 kilosy. Let's go. Tutaj się bardziej położę może. To mi lekko pomoże. A widzicie, właśnie tego nie lubię właśnie w Hakuchu Drag, że jest to pojazd, który właśnie strasznie... Wiecie co, może ten początek mógłby być lepszy, a tutaj w próbach czasowych sekundy są... O kurde, źle zrobiłem. Gdybym to zresetował sobie za pomocą przycisku F, bym sobie go przetrzymał, to wtedy zreskiłbym się od razu na miejsce, jak wyszedłem głupio z tych akcji. No cóż. Może lekko oddalę tą klawiaturę. Minimalnie, dobra. Żebyście jej za bardzo nie słyszeli. Wybaczcie to. Pyk. Właśnie nagrywam to na PC. A na PC korzystam jeszcze z klawiatury. Dobra, tam mam pada kupionego sobie od Xboxa. Bo przygotowuję się do robienia takich zajebistych testów pojazdów. Ale to dopiero będzie na nowej generacji, nie? Testy będę robił na konsoli. Ale też dużo rzeczy będę musiał ponagrywać sobie jeszcze na PC. Bo właśnie... Planuję, że nie ma co się już bardziej opierdzielać, jak będzie nowa generacja konsol, nowa wersja GTA 5, żeby te testy były aktualne, to właśnie będę je nagrywał na nowej konsoli. I tam te testy będą najbardziej wiarygodne, nie? Bo testów nie powinno się moim zdaniem robić na PC. Bo one wtedy wychodzą strasznie oszukane. Bo w GTA jest tak, że liczba FPS-ów też wpływa na to, jak szybko jedziecie, niestety. Gra z 2015 roku, jeżeli chodzi o wersję PC-tową, a właśnie dalej jest mocno zależna od liczby FPS-ów. Wtedy sobie pojedziemy, jest wtedy nam prościej. Możemy lepsze prędkości osiągać i lepiej wejść właśnie w ten oto zakręt. I zobaczcie, że... O Jezus Maria, jaka przewaga! Bardzo prosta próba czasowa, jak widać. Nie może się w ogóle śpieszyć i zobaczcie, że próba mi się udała za pomocą Hakuchu Drag. A jest to pojazd, który... No kurde, nie jestem jego fanem za bardzo, ale coraz bardziej się do niego przekonuję. Zawsze byłem fanem Shotaro, ale Hakuchu Drag to jest spoko. Zobaczcie, że 200 tysięcy wpadło na moje konto, przy okazji też trochę expa. No i teraz czas na próbę czasową, która znajduje się... no kurde, u Martina Madrazzo. No i próba RC Bandito. Znajduje się ona jakby co w tym oto miejscu. I wymaga oczywiście RC Bandito. RC Bandito było ostatnio na przecenie i mówiłem wam, żebyście to sobie kupili. Kto kupił, to teraz ma. Gdzie on jest? Tutaj jest, proszę bardzo. 1 600 000 prawie. No niestety. Ale warto to sobie kupić, kiedy będzie na przecenie, jeżeli go nie macie. Ale wymagana jest jeszcze jakby co arena wojny, jak widać, bo tam sobie stoi właśnie na arenie wojny w waszym warsztacie. Więc cóż, tyle. Odpalamy. Pyk, klikam E. I tutaj taki protip dla was. Jeżeli chcecie restować próbę, to w przypadku tej nie przytrzymujecie F, tylko przytrzymujecie sobie H. Wtedy zobaczycie, że uruchamia wam się automatycznie ta próba czasowa w tym oto miejscu. Od razu sobie jedziecie. A jak przytrzymacie sobie przycisk F, to wam po prostu z tej próby RC Manito gra wychodzi. Więc o wiele lepiej trzymać sobie przycisk H. W przypadku konsol nie chciałbym palnąć głupoty, ale wydaje mi się, że wychodzenie zwykłe jest na trójkącie w przypadku konsoli PlayStation. A jeżeli chodzi o
Xboxa zgaduję, że to będzie Y. Ale takie szybkie resetowanie chyba jest na strzałce. Jeżeli się mylę, to proszę poprawcie mnie w komentarzach, bo jeszcze z RC Bandito nie korzystałem na konsoli, ale wydaje mi się, że to w ten sposób raczej by działało. Jeżeli chodzi o tą próbę, to tak, staracie się jechać w miarę powoli i nie zwracajcie za bardzo uwagi na te checkpointy, bo one są strasznie szerokie. Pyk. O kurde, o Jezus Maria. Ja pierdzielę. Sorry. Dobra, robimy sobie reset. No kurde, wybaczcie, ale z rana zawsze mam zapchany nos, a teraz to się połączyło z tak bardzo zapchanym, że zacząłem kasłać. Tak się czasem zdarza. No cóż, wybaczcie po prostu. Ale ważne jest merytoryka. Tak, dobra, nieważne. Więc wracając, jak wam mówiłem, nie zwracajcie za bardzo uwagi na to, jak te checkpointy są ustawione. W sensie, no wiadomo, jedźcie w ich kierunku, ale one są strasznie szerokie, jakby co. Gra wam tego nie pokazuje, ale no, one są szerokie po prostu, więc nie musicie za bardzo się aż tak bardzo starać przez sam środek nich przejeżdżać, wam zaliczy, spokojnie. I jedźcie w miarę powoli, dlatego że tutaj bardzo często są takie nierówności, na przykład tutaj lepiej jechać powoli, więcej na tym zyskacie, niż jakbyście jechali na pełnej. Więc pyk, kolejne, ło, dobra, easy. I powinno mi raczej za pierwszym razem się udać. Kurde, aż ja słyszę, jak ta klawiatura napierdziela i boję się, że w mikrofonie będzie to jeszcze gorzej, ale mam nadzieję, że nie. Nie aż tak bardzo. Ale no cóż, muszę w końcu tą klawiaturę wymienić. O Jezu! Czy mi się uda z takimi dwoma failami? Zobaczcie, że dwa razy mnie gra kompletnie zatrzymała. Ale mimo tego, wydaje mi się, że ta próba jest na tyle prosta, że uda mi się ją zrobić za pierwszym razem. Tutaj jest już ostatni checkpoint, praktycznie, tak jest. I zobaczcie, widzicie? Próba jest bardzo prosta. Ale z tego co widzę, za nią dostałem 100 tysięcy, czyli tylko i wyłącznie próba ta zwykła, dla zwykłych pojazdów jest na premii raz 2 RP i raz 2 hajs. Ale tak czy siak warto sobie tą próbę zrobić, bo jak widzicie, jest ona bardzo prosta. I tak naprawdę, gdybym nie za bardzo wiecie, gdyby nie problemy zdrowotne, to zrobiłbym je za pierwszym razem, jedną i drugą. Więc tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, siemano, cześć, elo!